kwiatku biało. Pierwszy śnieg okrywa wszystkie drzewa. Pierwszy śnieg spadł właśnie, więc ja śpiewam. Że lubię podglądać, jak płatki śniegowe wichują na wietrze, spadając na głowę. Mam czapkę, co chroni i głowę, i uszy, więc lubię, gdy pierwszy śnieg mruczy. Z wysokiego nieba ktoś nadchodzi tu. I bardzo ważne, żeby miejsce przygotować mu. By nauczyć kochać nas, więc serca przygotujmy mu w ten świąteczny czas. Chwała bądź Bogu wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich odkupiciel. Na ziemi, zaprezentujcie się. Poproszę grupę Music Show, najpierw się zaprezentuję. Poproszę wokalistów Promyczki, najmniejsze wokalistki, które dzisiaj wyśpiewały i wytańczyły na naszym koncercie. Wielkie brawa.
młodzież, pozostałą młodzież moją. Brawo dla młodzieży. I moich seniorów, wokalistów zapraszam. Brawa, wielkie brawa dla wszystkich. Proszę Państwa, koncert pod tytułem Polenty na odmianę serc. On taki właśnie miał być. Miał być nastrojowy. Myślę, że ci, co wsłuchiwali się dokładnie w tekst tych piosenek i pastorałek, chyba zrozumieli tytuł tego naszego koncertu. Oprócz tego chciałabym jeszcze podziękować naszej wokalistce, która najwięcej wyśpiewała w dzisiejszym dniu kolęd, pastorałek. Jestem go przejść dwa kroczki do przodu. To jest Justyna Kubiak, która w Tkaczu jest od 5 lat i tak naprawdę była to pierwsza osoba, która zapukała do mnie, jak przyjęłam się do pracy w Ośrodku Kultury. Pierwsza, która weszła. No i aż do dzisiaj. I ten koncert tak naprawdę troszeczkę jest ode mnie podziękowaniem za tą pracę. To jest maturzystka tegoroczna. Podejdzie do matury w tym roku. No i myślę, że już od września trochę nam będzie przykro, że już z nami nie będzie, ale obiecała, że będzie wpadać i na pewno na koncertach będzie występować. Także dziękujemy jeszcze raz i ode mnie do kubuku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie, za wysłuchanie. Mam nadzieję taką cichutką, że się koncert bardzo podobał. Życzę miłego wieczoru i pamiętajmy, aby święta, magia tych świąt nie trwała tylko do 8 stycznia 2013, tylko jak najdłużej się da. Dziękuję bardzo, dobranoc.